No, a zaczynamy właśnie od pierwszego, czyli od kamikadze. Od razu możemy najpierw zacząć w ogóle od tego, jak działa to słowo w języku japońskim. Kami oraz kadze. Kami ma wiele znaczeń, jeśli nie znamy kanji, ale tutaj będzie użyte słówko Bóg, Boski, oraz kadze. Również możemy zapisać paroma znakami, ale tutaj chodzi o słowo wiatr, czyli wszyscy żołnierze japońskiej armii. Dobra, zostawiamy tak w takim razie. Już większej nie mogę zrobić. To właśnie Kamikadze, czyli kami boski, oraz Kadze, wiatr. Kamikadze, boski wiatr. Czyli to była właśnie y, skrócona, może o tak nazwa, jednostki właśnie japońskiej, która walczyła z Amerykanami podczas II wojny światowej. Y, tutaj jest bardzo fajnie przeczytane właśnie Kamikadze, czyli nie Kamikaze, Kamikadze. Jako Z powinniśmy czytać bardziej jak nasze polskie właśnie dzy. I właśnie, yy, czy jak możemy się domyśleć, oczywiście chodzi o jednostkę z II wojny światowej, czyli tak naprawdę z końca II wojny światowej, ponieważ zostało po raz pierwszy zaatakowani podczas 20 października 1944 roku yy, i to był jeden z pomysłów właśnie japońskiej armii, yy, która wierzyła, że właśnie to odwróci uwagę wroga, stworząc specjalną jednostkę, która będzie się poświęcać dla Japonii, no bo po co walczyć z całym sprzętem, jaki ma do dyspozycji. I tak, i poświęcali swoich właśnie ludzi, by robić ataki samobójcze. Tu oczywiście jest to bardzo krótki artykuł, tylko dotykający tematu i też, ale jest jedna fajna rzecz, ponieważ dali pełną nazwę oddziału. Mamy tutaj Shimpu Tokubetsu Kuugekitai. I tu również, jeśli chodzi o język japoński, Tokubetsu specjalny, wyjątkowy, więc tutaj bardzo fajnie zrobiłem tłumaczenie, specjalny korpus uderzeniowy, boski wiatr. Shimpu również, kolejne określenie na boski wiatr. To co specjalny wyjątkowy, i tutaj mamy dwa słówka tak naprawdę kugeki czyli atak. Oraz taj jako jednostka, tutaj w sumie fajnie przemaczony jako korpus. Po raz pierwszy właśnie zostali sformowani podczas bitwy na Morzu Filipińskim, a potem oczywiście przy kolejnych e, odlotach walkach, więc tutaj każdy, kto był kamikadze, kiedy odlatywał już ze swojego lotniskowca, wiedział, że nie wróci. Polecam oczywiście po czytaniu troszeczkę czy się na wikipedii i powrót jakichś książek, ponieważ to się również wiąże z losami tych osób oraz z japońską historią. Okej, okay, skaczemy dalej. I właśnie, <laughs> u nas się już zbliża wielkimi krokami święto zmarłych. Musimy się szykować już na przyszły tydzień. Więc tak, e, oczywiście w większości krajów, nie ma co ukrywać, znajdziemy święto zmarłych. Ale robione przy różnych datach, przy różnych obchodach. Tutaj podrzucam link oczywiście. Na przykład w Hiszpanii, w zależności oczywiście od regionu, najczęściej mamy przykładowo potrawy związane, mieszane w wersje orzechów, miodu i przygotowane specjalne potrawy z okazji święta. W Japonii jest to obon. I bardzo, bardzo, bardzo przypomina właśnie nasze święto wszystkich świętych. Przypominam tylko, że jeśli chodzi o katolicyzm w Japonii, no jest słabiutko, prawdopodobnie już poniżej 2% katolików. Więc jeśli chodzi o nasze obchody, to tylko może jakaś tam część Polski Polonii to uprawia, jeśli ma tam już jakichś bliskich. Największa różnica w Obonie, jeśli chodzi o Japonię, no to jest to na pewno, że odbywa się... Nie wtedy, kiedy u nas. U nas się to odbywa, czyli w listopadzie, a w Japonii jest to okres tak naprawdę wakacyjny. Najważniejszym świętem w Japonii jest ten nowy rok. Jak my mamy Boże Narodzenie, w Japonii również oczywiście jest coś takiego, obchodzą to, ale to jest jednak święto, które przyszło z zachodu. Nowy rok to jest te pierwsze, największe święto, które się rozpoczyna nowy rok. I zaraz po nim, pół roku później, mamy właśnie obon, czyli właśnie żegnanie zmarłych, szacunek do zmarłych. Cały czas ta wersja szacunku, przywitanie nowego roku, a tutaj przywitanie, czy też pożegnanie właśnie zmarłych. Jest jeszcze w sumie najważniejsze jest to, że 13-16 sierpnia jest dla Tokio, a miesiąc później, czyli e, tak naprawdę we wrześniu, obchodzi je reszta kraju, reszta wysp. Uff, oczywiście, tak jak w Polsce, obon to czas refleksji i zadumy. Nie ma tutaj co dyskutować, żegnamy zmarłych i cieszymy się, że są z nami, czy też byli z nami, i możemy im zabłokać szacunek, odwiedzić ewentualne nagrobki, w zależności od danej, oczywiście, religii, czy też ołtarzyków, które mamy przygotowane w domu. No właśnie i najważniejsze, jeśli chodzi o tę tradycję, bo jak już mówiłem, jesteśmy w Polsce, ale jeśli chodzi o Japonię, to właśnie wieczorem lub rano przed domami przygotowane są ołtarzyki, i są tam oczywiście latarnie mają oświetlić drogę. Wszystkim tym zmarłym duszą, czyli do lepszego świata albo żeby mogli się z nami spotkać. Kwiaty kadzidła, standard azjatycki, nie tylko w Japonii. I jeśli chodzi o Azję, bardzo często musimy dać też podarunki dla naszych zmarłych. My dajemy, czy też dajemy, zapalamy właśnie znicze. A tutaj najczęściej, jeśli chodzi o Azję, nie tylko o Japonię, słodycze, woda, owoce, zdecydowanie. Więc witamy i żegnamy naszych zmarłych. Przygotowuje się wtedy ozdoby z postaci, właśnie. Przepraszam, z bakłażana jogurka robi się ozew w postaci koni i krówek. Koń ma oczywiście uławić zmarłym szybsze spotkanie z bliskimi, to już sobie będę to na żywo, a krowa właśnie ma pozwolić swobodnie odejść, gdy przyjdzie na to czas, czyli witamy i żegnamy zmarłych. I oczywiście w zależności od miejsca, jeśli mamy możliwość w mniejszej miejscowości, to będzie rozpalone bardzo duże, potężne ognisko na koniec dnia, czyli właśnie takie ognisko pożegnalne. Czyli odprowadzamy dusze zmarłych do zaświatów. I jeśli ktoś się interesuje troszeczkę Japonię, albo oglądał japońskie anime bądź filmy, zapewne mieliście okazję usłyszeć albo zobaczyć. Bon odori. Odori taniec, bon, taniec, bon. Czyli to właśnie kończy się tutaj, to wszystko e, takim wielkim ogniskiem. Też szkoły organizują swoje właśnie święto zmarłych od czasu do czasu, więc możecie zobaczyć przykładowo, że szkoła przygotowała jakieś wielkie ognisko, a na koniec tego właśnie obonu właśnie robią jakiś taniec. To jeśli oglądaliście filmy lub animacje, zapewne ten motyw już spotkaliście. Tu mogę rzucić w sumie na szybko pończenia, jak to mniej więcej się przedstawia, w zależności od regionu, oczywiście, czyli lampiony. O właśnie Bonodori, tańce Bon, przygotowanie świątyń, pożegnanie zmarłych, im większe, tym lepsze. Więc ołtarzyki, e, bębny, lampiony, naprawdę warto zobaczyć, jeśli kiedyś się wybierzecie w okresie sierpniowym, przynajmniej chodzi o Tokio, a wrześniowym, jeśli chodzi o resztę Japonii, czyli nawet w sumie lepiej się wybrać. E, do tych dalszych terenów. Więc naprawdę ciekawa sprawa, a my jedziemy dalej. I no właśnie, w sumie bardzo ciekawy, ciekawy. Na szczęście nie zakończył się tragedią. Incydent, jeśli chodzi o jednego z japońskich turystów. Tutaj tak naprawdę nie ma co za dużo opowiadać, możemy po prostu to zobaczyć poprzez film na YouTubie. Jeśli ktoś siedział na TikToku w ostatnim czasie lub Insta, to zapewne już miał okazję go zobaczyć. A my sobie zaczynamy tu pierwszą minutkę, oczywiście. Powoła dźwięk, niech czytajcie jest kiedy jeśli, Bo nie wiem, jak słyszycie teraz. <śmierdziścia> No właśnie. W każdym razie, jeśli kiedyś się natkniemy na Misia i jeszcze mamy jakąkolwiek przewagę, to zdecydowanie powinniśmy skopiować to, co tutaj mieliśmy. Tak, Góra Fudago widać, że Mis nie chciał się poddać od razu. Nacierał kilkukrotnie. I tutaj, tak jak sam mówił autor, zostałem zaatakowany przez niedźwiedzia, gdy schodziłem ze skaj z tego szczytu góry. Futago. No właśnie, i zamiast podać się strachowi, czyli że w sumie praktycznie mógł spać, nawet jakby się za bardzo stresował, no to tak, postanowił zmierzyć się z Misiem i wygrał. No właśnie, jedna ciekawostka w sumie, jeśli chodzi o ten artykuł, to ta, że właśnie w Japonii występują głównie dwa gatunki niedźwiedzi, czyli. Czarny niedźwiedź Azjatycki, ten typowy, którego tu widzieliśmy, i niedźwiedź brunatny, czyli ten, który w sumie najczęściej widzimy na filmach i tego, którego najczęściej przestawia się w japońskich animacjach, głównie występujący właśnie na Hokkaido. Eee, no, ważą do 200 kg, więc jak już na nas upadnie, no to już trochę lipa, więc tutaj dobrze, że zdążył się odsunąć, kiedy naskakiwał na niego ten niedźwiadek. Przypominam, jeśli chodzi o język japoński, mogę sobie napisać na czacie: eee, to jest to właśnie Kuma. I właśnie zbliża się jesień, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, sprawdzajmy parę słówek właśnie jeśli chodzi o jesienne klimaty. Zobaczymy sobie parę słówek, wspólnie przeczytamy tak naprawdę. Dobra, a my tutaj sprawdźmy sobie parę słówek jeśli chodzi o język japoński. No, przymiotnik, przypominam, bo to jest dość ważne, akai, czerwony. Mamy też rzeczowniki w języku japońskim i one troszeczkę inaczej się zachowują. I najważniejsze, najważniejsze słówko, aki, jesień. Jedyny problem tutaj z tą stroną jest, że są trochę niekonsekwentni, czyli raz macie zapis w hiraganie, jeśli ktoś się uczy hiragany, to większość jest tutaj zapisana, ale nie wszystkie słowa, więc tutaj jest na przykład Akai i trzeba sobie już tam dopowiadać, zgadywać, ale tak cała reszta jest w miarę sensowna. Może dajmy tak, się widzieli polskie tłumaczenie. Aki, jesienny wiatr, to co mamy dosłownie teraz, jak ktoś się pyta co teraz mamy... Aha. Akikadze desio. No, teraz mamy właśnie jesienny wiatr, czyli nie musimy nadmówić mówić kadze, tylko akikadze. Nie ma co ukrywać, już niedługo sezon deszczowy zaleje nas dość, dość ostro. Jeśli chodzi o południową Azję, tam już się zaczęły ulewy. To takie dość spore, nie do ukrywał. E, tajfony już się zbliżają i niedługo, oczywiście, będą niedługo nawiedzać Japonię. E, czyli, no, właśnie mieszkanie w Azji ma. Parę minusów, pomimo tego, że jest dość ciepło w większości krajów, tak, te tajfuny dają o sobie znać, spędziłem parę lat w Azji, no niestety trzeba się przyzwyczaić do tej codzienności, przynajmniej takiej typowo jesiennej. Chia i roi, fajnie, że kolorek brązowy, tutaj jeśli są nasi studenci, w sumie są, więc pamiętacie zapewne, że mówiliśmy już o kolorach, tutaj mamy między innymi brązowy. Halloween słówka, jeśli wiecie nas Fanpage, to wiecie, co robić. Eee, dynia, kabocia. I teraz też również mieliśmy to już na fanpage'u. I najważniejsze, teraz w sumie, żebyśmy tylko poznali jedną ważną różnicę, jeśli chodzi o język japoński, słowo kadze. Kadze to wiatr. Mówiliśmy kami kamikadze, boski wiatr, ale również wspominam o tym, że można to słówko zapisać innymi znakami i będziemy mieli inne znaczenie. I jest fajny patent, żeby zapamiętać to. Mamy kadzę, mamy wiatr. To wyobraźmy sobie, wieje ten wiatr. No i do czego to może doprowadzić, jeśli się poprawnie nie ubraliśmy? Nie mieliśmy szalika, kurdeczki, cokolwiek. To będziemy mieli wtedy kadzę, czyli przeziębienie. Pisane już innymi znakami kandzi, może nie tyle co innymi, ale jeszcze dokładamy wtedy, żeby złożyć złożenie. To już może nie tłumaczmy, ale kadzę jest to znaczenie, złożenie dwuznakowe. Kadze już jednoznakowe. Jest tak samo czytane, kadze, ale oznacza wtedy przeziębić się. Więc łatwo sobie zapamiętać, że mamy kadzę, wiatr i kadze, przeziębienie. No to mamy tę kombinację. Jeśli ktoś jest zainteresowany, kadze o hiku, przeziębić się, czyli łapać przeziębienie. I oczywiście cała reszta dodatkowych słówek, jeśli chodzi o jesień, to oczywiście zachęcam, jeśli ktoś chce poznać parę z nich, to tutaj możecie odwiedzić tą stronę. Tu też bardzo szybko sobie opowiemy o yokajach japońskich. yokai, czyli no tak powiedzmy na siłę tłumacząc japońskie duchy, bóstwa. To jest bardzo ogólne tłumaczenie, nie chcę tutaj wchodzić, zagłębiać się, ponieważ mamy tego troszeczkę więcej. Obake, bakemono i wiele, wiele innych stworków. Ale najważniejsze, te podstawowe japońskie duszki, nazywajmy je na razie yokaj. Jeden z ich przedstawicielów jest właśnie czapla o błękitnym blasku. Czyli właśnie, Czapla, świecąca błękitnym blaskiem, AO Sagi B. AO. Y, możemy sobie powołać do myśli, że będzie to pewnie znaczyło od słowa AOI, czyli niebieski. Tutaj mogę powiedzieć, że ostatnie Bi, żeby było łatwiej, może to jest właśnie znak na ogień, czyli ten błękitny blask, ale blask taki ognisty. Jest to Jokaj wykształcony ze starych ślepowronów, żurawi albo czapli. Jeśli chodzi o japońską mitologię, to Japończycy bardzo lubią te połączenia, że albo zwierzęta rosną i wraz z wiekiem ta siła wzrasta. Na przykład jak mamy lisa, to dochodzimy od jednego ogona do dziewięciu. Albo są tworzone te okraje przez coś i tutaj właśnie przykładowo ślepowrony, żurawie, czaple, to jest to połączenie, ten miks. Tak, tutaj właśnie macie przedstawionego aosowi w tej właśnie wersji. Czyli mordercza Czapla Yokai. Yy, niektórzy twierdzą, że Aosagibi możemy zobaczyć, gdy siedzą są właśnie na drzewach, rozszywając swój błękitny blask. Właśnie chodzi o to, że one promienieją tym niebieskim światłem, tym blaskiem. Niektórzy uważali zawsze, że one po prostu świecą podczas lotu. Jeszcze inni byli przekonani, że to nie, pty, nie pióra emanują blaskiem, a oni sami plują niebieskim promieniem, niebieskim ogniem. No właśnie, i z kolei ci najbardziej nieokiełzanej fantazji utrzymują, że lecące czaple bądź ślepowrony zamieniają się po prostu w kule ognia. Jest to stworzenie właśnie płochliwe nieśmiałe, dlatego też niewielu śmiertelników miało okazję je zobaczyć. I są usnute głęboką legendą, po prostu jeśli na niebie zobaczymy nagle niebieskie płomienie, to możemy być pewni, że właśnie zauważyliśmy gibi. Jeśli interesuje Was japońska mitologia albo chcecie się z nią zapoznać, mamy wiele bardzo fajnych pozycji książkowych na rynku polskim. Nie będę ukrywał, dwie z nich są teraz ciężko dostępne i trzeba czekać na dodruki, ale mamy również atlasy polskich artystów z japojami, więc na pewno sobie poradzicie. O przepraszam. Yy, miłośnicy kotów, którzy nie mogą, albo nie mają własnego pupila, poczują, że, że czują, ja by go mieli właśnie z Nekofil. Neko... -fil. neko? Yy, tak, tak, będę tłumaczył na polski, oczywiście. Nekofil, tak nazwali ten wynalazek. Neko, oczywiście chodzi o kota. Kot po japońsku to neko. I właśnie mamy Neko Feel, czyli Poczuj Kota, albo Poczucie Kota, tak mi się wydaje. Bardzo świeży artykuł. No właśnie, historia jest taka. Przejdźmy może na jakieś obrazki, żeby było jakieś zdjęcie może produktu. O, napisę zobaczmy, tutaj. Historia jest taka, że rok temu młody pracownik japońskiej firmy, Nissan, zajmował się produkcją młodzieży i artykułów gospodarstwa domowego. No i miał problem. Pracownik ten kochał koty, ale mieszkał w mieszkaniu, które nie pozwalało na posiadanie zwierząt, więc opcja zachowania, czy też trzymania się Milusińskiego całkowicie odpadała. A no właśnie, bo jeśli chodzi w ogóle o koty, to jest coś takiego jak kocia tylko przypominam. I na szczęście w jego okolicy miał jedną, ale koty są kapryśne i nie zawsze gonią do obcych, czyli pomimo tego, że koty mogą kocie biegać, może nie chcą do ciebie po prostu przyjść. Więc tak. Yy, NISTEM postanowił wyprodukować coś, co pomogłoby właśnie są, które uwielbiają jednak te koty, albo przynajmniej je głaskać i czuć, że są koło nas. To stworzyli właśnie tutaj taką pościel. Yy, I opracowali specjalny materiał, który nazwali właśnie Neko Film. Kocie uczucie, tak zostało na razie tłumaczenie. Yy, I właśnie, zrobili konsultacje z dziesiątkami czy też, yy, pracownikami, osobami, które po, posiadają koty. I kazała im firma Nissan wyprodukować wtedy tym pracownikom, oczywiście, którzy mają koty, próbek właśnie różnych tkanin, aby znaleźć tą odpowiednią kombinację, która będzie na tyle miękka, gruba i miała odpowiednie włókna. Powoduje wzięto oczywiście nad kolorystykę, z tego co widzimy, mamy taki pseudo szarawo-beżowy, więc pewnie im się udało. Możemy wybrać wszystko w odpowiednich kolorach. Mamy tutaj, co firma oferuje już cztery produkty. Jeśli chcecie poczuć kota, albo może macie alergię na koty, no to Japonia już wyprodukowała nam tutaj parę rzeczy. Poczujcie tutaj wszystko jak kot. Oczywiście, jeśli chodzi o oryginalne artykuły, z tych co tutaj podrzucam, to oczywiście też nie ma problemu z dostępem do nich. Jeśli ktoś chce zobaczyć właśnie te produkty, albo te artykuły, które są w oryginałach, ja oczywiście daję wersję angielską, żeby było nam trochę łatwiej. To wszystko to jest dostępne. Firma Nissan już normalnie je sprzedaje, mają też angielską stronę. Jedziemy dalej. No właśnie, teraz mamy tutaj jeden z, ze spraw, tak naprawdę. Gioza. W Japonii przestępstwa z użyciem przemocy są akurat naprawdę niezwykle rzadkie, a przepisy dotyczące właśnie kontroli broni są niezwykle surowe. Więc kraj oczywiście zawsze jest szokowany, gdy dochodzi do przykładowo jakiejś strzelaniny. A tutaj tak właśnie się stało, gdzie został zastrzelony prezes yy, Osiofood, yy, pan Ohigashi. Osiofood yy, ogromna firma produkująca yy, bardzo znane przekąski, jeśli chodzi o, języki, jeśli chodzi o Japonię. Yy, I tak, yy, była to również właściciel sieciówki właśnie Geoza no Osio. Te znaki tutaj to właśnie Gyoza i tutaj nazwa Osio. To była sieciówka tej firmy. Tutaj, oczywiście, pierożki geozach, czyli takie nasze bardziej podsmażone pierogi, troszeczkę inaczej wykształcane niż nasze oryginalne. Incydent, który rzeczywiście zszokował Japonię wiele lat temu, to było prawie 10 lat temu, ale powrócono tej sprawy. Tak jak pewnie oglądacie czasami jakieś dokumenty, widzicie, że do sprawy wrócono po latach. Technologia się polepsza, badania DNA są jeszcze lepsze i bardziej pomocne w ustaleniu, właśnie sprawcy. Tutaj, jeśli chodzi o ten wypadek, miał miejsce w 2013 roku. No właśnie, znaleziono na miejscu zbrodni niedopałki nie papierosów. Wtedy niestety nie można było ich jeszcze powiązać ze sprawcami, których wyredukowali, ale okazało się, że dzięki dodatkowym badaniom, znalezieniu jeszcze dodatkowych nagrań, właśnie tajemnica pierożków grozy została rozwiąza rozwiązana. I właśnie policja w tym tygodniu wydała nakaz aresztowania 65-letniego Tanaki pod zarzutem właśnie morderstwa i naruszenia ustawy o kontroli broni palnej. Yy, więc tak, jeśli chodzi o tam osobę, to sprawdziłem później. Chyba bo potem był dopisak jeszcze w artykule. W każdym razie policja nie miała problemów ze znalezieniem sprawcy, jak już znaleźli, zrobili te badania DNA, bo był członkiem Jakuzy i teraz siedzi w więzieniu w więc e, jeśli miał niski wyrok, no to teraz już nie będzie taki niski. Jeszcze mu troszeczkę dołożą za morderstwo. Tak jak już mówiliśmy, te osoby, nie wiem, które dołączyły wcześniej e, albo później, to jeszcze mogę tylko powiedzieć, że jeśli jesteście zainteresowani, jak wyglądały niektóre zamachy w Japonii i jak to wpłynęło na Japończyków, e, to właśnie polecam książkę z, o właśnie, artykułami, no artykułami, przepraszam, reportażami stworzonymi przez Haruka, Haruki Murakamiego. Jest to podziemie jako największy zamach w Tokio. Jeśli będziecie zainteresowani o tym, co się działo właśnie w 1995 roku w Tokio i co się działo z ofiarami i tymi osobami, które przeżyły, bardzo gorąco polecam. Jeśli mamy tutaj nowe osoby, oczywiście zapraszam was na szkołajapońskiego.pl. Możecie się zapisać do naszego newslettera. Więc tutaj, część z tych newsów, które tu dzisiaj czytamy, normalnie dostaniecie na maila co piątek. Więc jeśli będziecie, jeśli ktoś jeszcze nie dołączył, to ma teraz również okazję. No właśnie, jeśli chodzi o Japonię, to są coraz bardziej rygorystyczni, jeśli chodzi o em, stroje na Halloween. Tutaj właśnie obecnie koleje japońskie proszą y, wszystkich jeżdżących, żeby jednak y, powstrzymali się od zakładania strojów w pociągach podczas Halloween. Y, oczywiście Halloween w Japonii jest obchodzone jako nie ich własne święto, więc po prostu imprezują, zresztą tak jak my w Polsce, są przygotowane różne festiwale, Firmy produkują dodatkowe jakieś przysmaki związane z Halloween. No, wszystko to bardzo podobnie tak jak u nas. Więc, oczywiście, wiadomo, że już od dzisiaj zaczynają się te wszystkie największe imprezy, żeby już rozpocząć weekend. No właśnie, jeśli chodzi o Japonię, to w Tokio jest jeden z, najwięk jeden z największych operatorów, jeśli chodzi o linie kolejowe w Tokio. Keio, korporacja Keio, tak naprawdę to wszystko usługuje. To mówi, no właśnie, wychodząc na zewnątrz, aby świętować Halloween, prosimy o powstrzymanie się od do pociągu podczas noszenia kostiumów, które mogą sprawić, że inni pasażerowie yy, mogą sprawić, że inni pasażerowie poczują się właśnie zaniepokojeni lub przestraszeni. Yy, no właśnie, jeśli chodzi o Halloween, to oczywiście kojarzymy to jednak z kostiumami, bieganiem yy, przebieranym po ulicach, na różnych imprezach. W Noc Halloween w zeszłym roku Mężczyzna właśnie jadący pociągami linii KEO, będąc przebrany za złoczyńcę z Batmana za Jokera, dźgnął właśnie innego pasażera w klatkę piersiową i podpalił ten wagon. I tak na, zmarła chyba jedna osoba, a ponad 20, nie, 17 wymagało tak jak tu mam sobie napisane pomocy medycznej. I tutaj oczywiście nam KEO uświadamia, że w tym roku jednak proszą o to, żeby się nie przebierać i Będą tutaj naprawdę bardzo mocno na to naciskać, by nie doszło do problemu z incytamentami z zeszłego, właśnie roku. Co jeszcze produkowała Japonia? W sumie bardzo ciekawy news: czyli wyprodukowali cukierki, które smakują jak nic. <ścoughs> Więc, jeśli chodzi o Japonię, widziałem milion różnych dziwnych smaków, ale rzeczywiście tutaj na to bym chyba nie wpadł. Jeśli chodzi o samą nazwę. Mamy tutaj znaki kanji i troszeczkę hiragany, więc tak jest to Ajino Sinai, czyli co? Nie mam smaku. Aji po japońsku to smak. Shinai, no tutaj przetłumaczymy jako Niemiec, czyli Ajino i partykuła no Czyli Ajino shinai czyli co? Nie mam smaku. No i ten znak kanji pod spodem, w tym tutaj, w tym miejscu, gdzie w sumie mieszkam teraz w to jest właśnie Ame, czyli możemy to przetłumaczyć sobie jako przykładowo cukierki, albo właśnie słodycze. I właśnie, co firma chciała zrobić? Chciała stworzyć słodycze całkowicie pozbawione smaku. I właśnie, torebka kosztuje 190 jenów. Było parę osób, które już testowały, i, udało, i okazało się, że rzeczywiście udało im się zredukować smak maksymalnie prawie do zera. Jest, i z tego co właśnie pisały i omawiały, niektóre osoby mówiły, że jest jakiś wyczuwalny smak, ale mega słaby. Więc mówią, że to smakuje coś jak byśmy wzięli jakoś, jakiś izotonik i dodali yy, do niego potężną ilość wody, czyli że mamy tylko posmak izotoniku. Jakiś bardzo delikatny. No, więc w każdym razie Japończycy walczą dalej i tutaj mamy cukierki właśnie bez y, smaku. Więc oczywiście, jeśli będę miał okazję coś sobie zamówić, albo będę znowu w Japonii, to jeśli będą wciąż w sprzedaży, nie wiem, czy będą na tyle popularne, to na pewno <śpiewanie> kupię i pewnie też parę przywiozę do Polski. Okej. Okay. Dobra. Tu mamy testową saszetkę, z tego co widzę, taka malutka. Aha, no dobra, no. No właśnie, kolejna rzecz, którą można było znaleźć, to właśnie futony przypominające KitKaty. Nestle, przepraszam, przygotowała futony, czyli materacę w kształcie czekolady KitKat oraz przykrywką, czyli koderką z logiem papierka. The Forest, oczywiście, również bardzo dziękuję, że się pojawiłeś, i jego weekendu również. Nie, go Halloween nie się obchodzisz. Tak, więc produkt mega ciekawy. Nie będziemy tutaj w sumie nic za dużo się o tym rozczytywać, ale zobaczmy, jak wygląda. O, tutaj widzicie to, <ścoughs> czyli główny materac, mamy kitkata i tutaj koderkę, więc niesamowite połączenie. Minus jest taki, że nie można tego normalnie kupić w sklepie. W sieciówkach Don Hot, jeśli wydaliśmy około 20 dolarów produktów marki KitKat, to mogliśmy się ubiegać o właśnie Futon z Kitkata, albo właśnie walizkę też kitkatową. Więc tak, jeśli chodzi o fanty do wygrania w Japonii, no to czasami są dość ciekawe. Mega mi się to podoba. Taką walizkę z Kitkatem sam bym chętnie przytulił. I właśnie kolejny projekt, jaki też zobaczyłem na później, czyli śpiwór w kształcie smażonego kurczaka. Więc jeśli chcecie się poczuć jak smażony kurczak, no to... no cóż. Tutaj ktoś jeszcze dał zdjęcie prawdziwego kurczaczka. A my, jeśli chcemy poczuć się jak smażony kurczak, no to od tego roku już mamy okazję. Oh, chicken. Tutaj widzimy, przynajmniej po środku te słówko. Negukuro, Czyli mamy tu śpiwór nasz. No. Jeśli chcę się poczuć jak smażony kurczak, to wiecie co robić i co zamówić sobie. Były ostatnio kolejne badania w uniwersytecie w Tokio i okazało się, czy też było sugerowane, że samochody, które będą miały ruchome oczy, sprawią, że ulice będą bezpieczniejsze. Eee, więc tak, wrzucę w sumie filmik odpalę chyba. Actually... Może bez głosu, bo nie wiem czy to jest potrzebne, ale Właśnie, rzucę Wam tu na pełny ekran, tak w chwili obecnej, powiem co się działo. O, już działa? Dobra. No właśnie, czyli widzicie, chodzi o to, żeby samochodziki na nas, czyli tak, mamy samochody, które nie mają oczu. No i właśnie, co robić? Czyli samochód, który będzie się wpatrywał I niby Poprzez to, że będą ruchome oczy, będą kontrolowały właśnie ruchy dookoła, będą sprawdzały czy ktoś nie stoi na przejściach dla pieszu, to będą się wtedy też komunikowały z internetami, z rzeczami internetu, rzeczy. Czyli jeśli mamy smartfon, który akurat jest podłączony do neta i naszej, tutaj będzie mógł przykładowo samochód wysłać sygnał. Czyli widzi osoby, które mogą być w niebezpieczeństwie, puf, i wysyłamy sygnalik. I możemy iść dalej bezpiecznie. No, i jeśli też zauważą, że przykładowo my się nie wpatrujemy w samochód, to wtedy akurat również zostanie wysłany komunikat. Robili właśnie prawdziwe, to są, to nie są to robili prawdziwe właśnie badania. Bez oczu i z oczami. Redukcja tutaj bezpieczeństwa, redukcja niebezpieczeństwa spadła do 16% w porównaniu z 44%. A no właśnie, bo tutaj tak naprawdę to wszystko. Tak, dokładnie. Przyszłość samochodów napędzanych AI? Yy, tak, w sumie AI, które będzie musiało być też jeszcze podpięte pod zdecydowanie pod, pod odpowiednią chmurkę. Tak. Ale na pewno się przyda. W każdym razie chodzi o komunikację z internetem rzeczy. Z Zach McQueen w realnym życiu już niedługo. No, jeśli powstało to z tymi oczami, no to yy, film yy, auta zdecydowanie stałby się rzeczywistością. Nie ma co tu ukrywać. Dobra, i trzy ostatnie artykuły. No, właśnie, w sumie bardzo ciekawy artykuł, jeśli chodzi o Japonię. Japońska, kom... Japońska firma właśnie postanowiła, że da nam płatne wakacje, by uczęszczać na ewentualnie jakiś koncert naszego idola, esport, albo też przykładowo kiedy nasz idol postanawia, że odchodzi z branży i robi jakieś ostatnie pożegnanie, albo też z powodu śmierci danego idola. Jak na razie testowo wprowadziła to jedna firma. W ciągu ostatnich kilku lat, właśnie mieliśmy inaczej, chodzi właśnie o, jeśli chodzi o zjawisko, nazwę zjawiska, jest to osi Kyoka i jest to tak naprawdę było to wolne dla pracowników, najczęściej chodziło o osoby, które mają urlop macierzyński, teraz to słówko troszeczkę ewoluowało, najczęściej mówi się o samym sobie osi i jest ono coraz bardziej popularne w Japonii. I w Japonii coraz bardziej docenia się jednak znaczenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a pracą, czyli work-life balance. I właśnie firma Sapporo y, zacznie teraz oferować takie osi. To co mówiłem teraz, te nowe słówko na idola. Kiu, y, kiuka, przepraszam, kiuka, czyli wolne, czyli specjalne, płatne dni urlopowe, które będziemy mogli wykorzystać na działanie związane z naszym osi, czyli <laughs> z naszymi idolami, y, nie wiem, esportem, pójściem na jakiś dany koncert idola i tak dalej, czyli jakieś ważne wydarzenie związane z naszym idolem. No właśnie i tyle. Yy, czyli tak, oprócz wcześniej istniejących dni Europowych, właśnie pracownicy firmy Arisu Hojkej otrzymują 10 dni wolnych, które będą mogli wziąć z pracy na działanie związane właśnie z Osi. Yy, czyli jeśli jesteśmy fanem sportu i planujemy wziąć dzień wolny, aby obejrzeć turniej albo też wziąć w nim udział, jako profesjonalny gracz, firma musi danać dam, dać nam wtedy właśnie wolne. I tutaj też mamy w tym artykule możecie zapewne doczytać. Mamy opisaną całą historię jednej osoby, która jest fanem właśnie jednego zespołu i jest pracownikiem firmy i właśnie dostała wolne na zobaczenie właśnie koncertu swojego idola. I kończymy jeszcze raz, jeszcze jednym newsem o Kitkacie, przepraszam. No właśnie, po raz pierwszy, jeśli chodzi o Japonię, na pewno widzieliście już wiele razy jakieś artykuliki, czy mamy, czy cokolwiek, jak wiele różnych smaków w Japonii kitkatów możemy dorwać. Od smaku sake, sakury, po ciastka. Nawet gdzieś mam budyniowe kitkaty, ale to nie w tym pokoju, winy mam, ale mam. W każdym razie mam dziwne takie smaki. Mam też takie, mam specjalne kitkaty, które daje się do piekarnika, które się opieka. Więc tak, jeśli chodzi o Japonię, to jak przywozicie kitkaty, to zawsze jakieś kosmiczne. Ale teraz się okazało, że mamy kitkaty, które dostajemy tylko w Japonii, tak naprawdę, produkowane z kakao uprawianego w okolicach, no, powiedzmy w okolicach Tokio, tam takie wielkie, 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 wielkie cudzysłowie. No właśnie, bo może pokażę Wam na mapie, o co chodzi. Jeśli chodzi o klimat w Japonii, wiadomo, jest jaki jest, ale Pewnie wiecie, że Japonia posiada bardzo wiele wysepek i jedną z nich właśnie jest taka troszeczkę oddalona, od Równika również. Tutaj ta mała wysepka. Ogasarała, tak? Ogasawara. E, czyli wyspy Ogasarała, ja, no powiedzmy, że dość daleko, daleko od Tokio. No i na tych wyspach właśnie uprawia się kakao i właśnie w zeszłym miesiącu Nestle dodało do swojej oferty właśnie regionalnie ekskluzywny KitKat o nazwie Tokyo Island Lemon i właśnie tam były wtedy uprawiano właśnie je z cytryn z Ogasawary a teraz mamy właśnie już pełną wersję z tym kakao i właśnie w sumie dla mnie i pewnie dla wielu osób największym zaskoczeniem było to, że Tokio jest właśnie domem tych wysepek, które tam widzieliście to jest dalej część Tokio. I okazało się, że pomimo bardzo wielu fajnych rodzajów cytryn, które możemy znaleźć tylko w Japonii, a okazało się, że produkują również własne kakao w bardzo limitowanej ilości. Dlatego raczej zobaczymy to tylko w specjalnych miejscach i bardzo, bardzo limitowane. Okazało się, że zaczęli 10 lat temu sadzić pierwsze drzewa kakaowca i udało się im po 10 latach tak, zrobili to udało się uprawiać własne kakao. No właśnie, i wedle informacji pasowej, które się pojawiły wraz z tym, to piskie kakao charakteryzuje się bardzo silnym owocem, aromatem i łagodnym smakiem. Co pozwala cieszyć się, jak to nazwali, pysznością i głębią smaku samego kakao. Yy, więc tak, na pewno mega rzadka rzecz, bardzo ciężka do zdobycia, ale nie będę ukrywał, sam bym chętnie spróbował. Będzie dostępny do sprzedaży yy, poza Tokio od 9 listopada, z tego co udało mi się właśnie doczytać. Dobra, świetnie. Przerobiliśmy z 15 różnych artykułów. Yy, dajcie mi znać, jak powinniśmy prowadzić takie spotkania. Czy mniej, czy więcej artykułów, w jakim przedziale czasowym? I właśnie będę oczekiwał na Wasz feedback, tak żebyście dali mi znać, co poprawić, co zmienić, co dołożyć, może jeszcze. Nie wiem, więcej filmików na YouTubie, które powinny być połączone z newsami, albo może ja powinien coś jeszcze przygotować. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za przybycie, a z Wami spotkam się również niedługo na kolejnym streamie. Oczekuję od Was oczywiście również paru informacji, co poprawić. Dziękuję z góry, miłego dnia, miłej soboty. matane! Trzymajcie się!